Przyjaciele, jeśli ktoś z was jest dzisiaj w takim miejscu, że chcesz realnie zmiany w swoim życiu, że ty już wiesz, w głębi serca wiesz, że to, co było do tej pory, to w ogóle jest nieważne, że to nie o to chodzi. Chcesz trwałej zmiany, zatrzymaj się i posłuchaj tego, co chcę ci powiedzieć. Bo jeszcze dzisiaj, na podstawie twojej decyzji, temperatura z minus 15 może się zmienić w twoim życiu do plus 30 lub dużo więcej, jeśli na to pozwolisz. Chcę wam opowiedzieć trochę o sobie. Nazywam się Michał Korgol. Wiecie, przez wiele lat mojego życia wzrastałem w czymś takim, że muszę być silny, że muszę dać radę. I wiecie co? Generalnie cały czas starałem się sprostać tym wyzwaniom. Byłem bardzo porządnym człowiekiem. Byłem bardzo uczciwy. Byłem prymusem. Skończyłem z najwyższą średnią szkołę podstawową. Z najwyższą średnią liceum. Z wyróżnieniem. Studia prawnicze tutaj na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zacząłem robić karierę. Zacząłem budować dużą firmę, kancelarię. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej firmy. Wiecie, z pozoru wyglądało, że wszystko jest super, że to o to w życiu chodzi. Zbudowałem dom, miałem nowe samochody, 4 razy w roku jeździłem na wakacje. Ale wiecie co? Przyjaciele, ja się bardzo bałem. Byłem samotny i byłem nieszczęśliwy. Wiedziałem, że już, że nie o to w życiu chodzi, ale jeszcze nie znałem rozwiązania. I wtedy usłyszałem te proste słowa. Usłyszałem, że Jezus Chrystus umarł za moje życie. Wiecie co? Na początku ja nie wiedziałem, w jaki sposób mam podejść do tej informacji. Przecież właśnie pojąłem wszelkie tajniki funkcjonowania tego świata. Zrozumiałem, o co chodzi z gospodarką. Zrozumiałem, że tak przypuszczałem wtedy, że szczęście mogę sobie kupić, tak? I nagle słyszę słowa Ewangelii. Ale wiecie co? Kiedy kładłem się wieczorem i się bałem, kiedy troska bardzo mocno naciskała na moje życie, w pewnym momencie stanąłem i powiedziałem: Jezus, jeśli Ty jesteś inny niż cały ten chory religijny system, którego doświadczam wokół, to ja Cię zapraszam do mojego życia, to przyjdź i je zmień. Wiecie co? Ja kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać. I wtedy właśnie wielki Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi, Jezus Chrystus, przyszedł do mnie osobiście. Przyszedł do mnie i mnie uratował. Przyjaciele, On uratował moje życie. Uratował moje życie. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, 2000 lat temu Jezus Chrystus, żywy Bóg stąpił na ziemię w ciele człowieka, aby uratować twoje życie. On to zrobił. Ale dzisiaj od ciebie zależy, czy przyjmiesz to, co Jezus zrobił dla ciebie? Czy wiesz, że już dzisiaj możesz mieć pewność zbawienia? Że już dzisiaj możesz być pewien, że jeśli świat by się skończył, że idziesz do nieba? Czy to wiesz? Przyjaciele, żyjemy w kraju, który nazywa się krajem chrześcijańskim. Właśnie wyświetla mi się przed oczami napis: pamiętamy żołnierzy wyklętych. Wiecie co? To Jezus Chrystus jest naczelnym żołnierzem, który teraz został wyklęty. Od 2000 lat ludzie odrzucili naczelnego żołnierza, który oddał życie za wszystkich. 2000 lat temu przyszedł z miłości do ciebie. Oddał siebie, abyś dzisiaj mógł panować. Abyś dzisiaj mógł doświadczać nieba na ziemi. To ty dzisiaj podejmujesz decyzję, co wybierasz, czy odwracasz się plecami, co mówisz, co ten gość mówi, ja nadal będę dla siebie Bogiem. Możesz chodzić dalej na pasku diabła, możesz chodzić, ale możesz wybrać życie. Jezus powiedział: kładę przed tobą życie albo śmierć, błogosławieństwo albo przekleństwo. To ty wybierasz, to ty decydujesz. Przyjaciele, moje osobiste spotkanie z Jezusem spowodowało trwały sukces w moim życiu. Każda dziedzina mojego życia została podniesiona. Każda dziedzina
Chcesz tego słuchać? W głębi duszy potrzebujesz tego. To jest jedyna szansa dla ciebie. Przyjaciele, kto z was chce dzisiaj spotkać się w oko z Jezusem? Oko w oko. Możesz go doświadczyć. Możesz już dzisiaj bez względu na to wszystko, co cię otacza, mieć pewność, że jesteś obywatelem nieba. Wiecie, ja przez wiele lat poszukiwałem miłości, poszukiwałem szczęścia, poszukiwałem akceptacji. Tak jak powiedziałem wam wcześniej, myślałem, że może znajdę to w pieniądzach. Myślałem, że może znajdę to w maskach, udając silnego człowieka. Ale wiecie co? Doskonale wiecie, że tamtego nie ma. Jedynie Jezus jest ci w stanie to zapewnić. Ja to mam. Jestem tutaj dzisiaj razem z moją żoną. Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Po momencie, kiedy spotkałem Jezusa, odnoszę sukces w każdej dziedzinie. Czy wiesz, że możesz dzisiaj nie chorować? Czy wiesz, że jeśli na cokolwiek chorujesz, to dlatego, że się na to zgadzasz, albo że nie wiedziałeś, że możesz być zdrowy? 2000 lat temu Jezus pokonał diabła. Diabeł to pajac, to kłamca, oszukuje cię. Oszukuje cię, kiedy każe ci się odwracać teraz. Oszukuje ci, kiedy mówisz, że musisz zginać swoje kolano przed problemem czy przed chorobą. Pamiętaj, Bóg wszystko dla ciebie zrobił w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj ty decydujesz. Ty decydujesz, po której stajesz stronie. Czy chcesz życie, czy wybierasz śmierć. Alleluja. Jesteśmy też po to, aby wam zaprezentować Boga dzisiaj. Przyjaciele, kto z was jest chory? Kto z was jest chory i nie chce być chory? Kto z was? Kto z was chce dzisiaj wziąć swój cud? Swoje uzdrowienie? Od 2000 lat mamy władanie nad każdą chorobą. Każda choroba została przybita do krzyża. Czy chcesz wziąć dzisiaj swoje zdrowie? Jeśli tak, podejdź tutaj do nas. Kochani, może ktoś z was ma depresję? Może latasz po psychoterapeutach? Bierzesz psychotropy? Czy chcesz być dzisiaj wolny od tego? Całkowicie. Jeśli tak, podejdź. Wystaw nas na próbę. Jesteśmy tutaj. Dla was. Hallelujah.